kultur. Z racji składu osób, które dzisiaj będą mówić, przede wszystkim na tym spotkaniu, gdzie mówili o tym, w jaki sposób skomunikowana Ewangelia do subkultury metalowej i rockowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest kultura hip-hopowa, punkowa i tak dalej, ale generalnie z tymi subkulturami najczęściej styka się i Rox, i Antidemon, i właśnie na Woodstock, które też nasz pierwszy gość, który tutaj będzie mówił, przedstawiał swoje doświadczenie, rozmowy z ludźmi na Woodstockrami, co to jest za impreza, jak to mniej więcej wygląda, jak, w jaki sposób można docierać do życia drugiego człowieka, mniej taki oczywisty sposób, jak nam, kościelnym ludziom, często się to wydaje. Spotkanie jest celowo robione na Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej, ponieważ ta uczelnia kształci przez przyszłych liderów, ludzi, którzy będą prowadzili młodzież w kościołach, ludzi, którzy będą stawali za kazalnicą. I teraz, jeżeli my będziemy przejmować uprzedzenia poprzedniego pokolenia, to te uprzedzenia przekażemy dalej i to zbuduje mur. I ten mur bardzo często wynika tylko z tego, że nie rozumiemy kodu języka, jakim się posługuje po prostu te pokolenie z tych subkultów. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj subkultura punkowa, rockowa, metalowa to jest jakaś tam nisza. Ale tak jak to, podobną niszą jest też to środowisko, do którego kościół uliczny dociera. No, to są ludzie z marginesu, bezdomni. I gdyby nie kościół uliczny, to kościoły byłyby daleko od tej służby często. Czasem przez jakieś charytatywne działania to ma miejsce. Dzisiaj chcemy właśnie skupić się na tym, aby dowiedzieć się trochę od praktycznej strony, jak wygląda misja właśnie wśród metali, wśród rockowców, wśród... To nie zawsze tak jest, że na ten Woodstock przyjeżdżają sami jacyś wykolejeńcy. To kiedyś tak było, to na Jarocinie może tak było. Dzisiaj to już często są ludzie, którzy na co dzień pracują w firmach. I o tym więcej powie właśnie pastor Karol Kuszek. Więc zapraszam mojego gościa, on dzisiaj dzieli się też prezentacją. I czas należy do brata. Rozumiem, jedną na punkt. Maksymalnie. Ok. Hello, cześć, dzień dobry. I witajcie. Przedstawię się. Nazywam się Karol Muszek, jestem pastorem, a moja ksywa, jeżeli chodzi o, że tak nazwę, klub motocyklowy, to pastor. Dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż kiedyś na zlocie motocyklowym rozwalił mi się motocykl, taki miałem starego Urala, takiego z lat 60. Jak jechałem nim, to się cały dyferencjał rozsypał, więc moje dzieci zasnęły w takim pobliskim rowie, a ja naprawiałem ten dyferencjał. Aż dojechałem wreszcie o 4 rano. Domyślacie się, że anturaż był ciekawy. Wszyscy już byli dobrze, że tak powiem, ululani. I jeden z takich przyjaciół patrzy tak na mnie i mówi: dałeś radę, jesteś ok. I mówi: słuchaj, słyszałem, że jesteś pastorem. Ja mówię: tak, to prawda. No wiesz co, ja ci coś powiem, to jak ty tutaj z nami przebywasz? My jesteśmy tu pijani, rozrabiamy, broimy, a ty tutaj jesteś z nami i w ogóle jakoś dajesz radę. Ja mówię: no bo Pan Jezus też przebywał z pijakami, z grzesznikami, z takimi ludźmi się zadawał. Wiesz co, to Jezus był w porządku. I potem mówię: ty, ale weźmy po prostu też być pastor. Ja mówię: pastor to jest taki ksiądz. A on mówi: wiesz co, nie mów tak, bo w mordę dostaniesz. I w środowisku po prostu zaczyna na mnie gadać: pastor, pastor, plebanek, pastorek. I tak już zostało. W związku z tym, kiedy już zostałem członkiem klubu, przypiętą mi taką tabliczkę z pastorem, czyli że jest. Ludzie podchodzą do mnie: ty, słuchaj, a co to jest pastor? No właśnie to jest. Naprawdę? No bo nie wygląda, prawda? Osobiście, że tak powiem, mam rodzinę, mam ponad 33 lata, jestem w małżeństwie, mam czwórkę dzieci, 8 wnuków. Na co dzień zajmuję się pracą wśród bezdomnych. Prowadzę około 2 schronisk, bo tak naprawdę to jeszcze czasami dojeżdżam do 3 schroniska i to jest moja praca na co dzień. W klubie jestem kapelanem z niezrozumiałych dla mnie powodów, ale chwała Bogu. Może dlatego, że jestem pastorem. To wybrano mnie kapelanem.
i zajmuję się takim czymś jak duszpasterzowanie naszemu klubowi, ale też, że tak powiem, rozmowami z ludźmi na temat Pana Boga. Oni bardzo często sami przychodzą, proszą o taką rozmowę. I teraz pozwólcie, że ja mogę nie stać? Można nie stać, oczywiście. To ja mnie stać na to, że nie będę stać, dobrze? Te zdjęcia są tutaj na komputerze, dobrze, które pracowało, więc możemy je rzucić. Okej. Teraz chwila wytłumaczenia, co nas skłania do tego, żeby jeździć na takie imprezy jak Woodstock Rally, czyli zlot na przystanku Woodstock, które dzisiaj to prawda nazywa się Polan Rock, ale z jakiegoś powodu my tam jeździmy. Już zdradzę ten powód. Otóż w liście do Koryntian, w 9 rozdziale, 22 wersecie, znajdujemy taki fragment, który mówi: dla słabych stałem się słabym, a po prostu dla wszystkich stałem się wszystkim, aby tak czy owak niektórych zbawić. W związku z tym ten tekst prowokuje do tego, że kiedy widzimy ludzi, których w naszej chrześcijańskiej ocenie słabo oceniamy, no to żeby nie wywyższać się nad nimi, to zgodnie z tym tekstem, taką krótką egzegezę przeprowadzę, my podobnie robimy, czyli na słabych stajemy się słabymi i wcale nie staramy się udawać kogoś lepszego, ani być kimś lepszym, gdyż uważamy, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia i potrzebuje Ewangelii przykładu. O tym trochę potem. Ameryki pewnie nie odkryję, jak powiem, że nawet wśród motocyklistów zdarzają się grzesznicy. Nie wiem. Może będziemy głosować, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Dobra. Przeszło. Przez aklamację. Jezus okazuje się, że nie przyszedł do sprawiedliwych, do świętych, do cudownych ludzi, do tych, powiedzmy, pretendujących do tytułu doskonałych, tylko przyszedł do grzeszników, do słabych, do chorych, bo zdrowi nie potrzebują lekarza. Kto z was ostatnio dobrze się czuł i poszedł do lekarza? Ja z chorym dzieckiem. Dobra. Wśród motocyklistów są tacy twardziele, którzy nie przez zasadę, znaczy, którzy przez zasadę szacunku do swoich barw są w stanie uszanować również nasze barwy. I to daje nam ogromne pole możliwości docierania tam, gdzie inni byliby bez szans. Ponieważ ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach, a za chwilę o nich powiem, zwracają też uwagę część motocyklistów na tak zwane barwy. Ja pozwolę sobie wstać na chwilę i mniej więcej opiszę, o co chodzi w naszych barwach. Jeżeli pana prezydenta mógłbym poprosić, dajcie mu brawo, to jest prezydent naszego klubu. I chcę powiedzieć, że tutaj jest część naszego klubu, dajcie im też suba, łapkę w górę. A żona naszego prezydenta i kochana nasza tutaj siostrzyczka, która nam pomaga, jest supporterem i więcej grzechów nie pamiętam. Nie, dobrze. Więc jeżeli chodzi o nazwę, przeczytam ją w języku greckim. W Marka Ewangelii jest powiedziane, że synów Zebedeusza nazwano Boanerges. Tak naprawdę nazwano ich Boanerges, ponieważ w greckim języku litera B czyta się jak wy i to tak naprawdę byli Boanerges, czyli synowie gromu. W ogóle nazwa synów Zebedeusza, czyli co znaczy nazwisko Zebedeusz? To jest dokładnie dar Jahwe. I ci synowie jako dar Jahwe byli synami gromu. Tu na dolnej szarfie jest napisane, gdzie aktualnie nasz klub występuje i gdzie, że tak powiem, prowadzi swoją najczęściej działalność, czyli w Polsce. Bo jesteśmy polskim klubem. Tu widzicie w tle krzyża i gołębia jest koło motocyklowe, które jest symbolem tego, że jesteśmy motocyklistami i że docieramy najczęściej z Ewangelią na dwóch kołach. No ja mam taki też motocykl z koszem bocznym z 56 roku, to docieram na trzech kołach, ale dostałem dyspensę, mogę. Tutaj widzicie gołębia, który oznacza Ducha Świętego. Tego nie muszę mówić. I dlaczego czerwony krzyż na szarym tle? Dlatego, że wszystko, co my możemy zrobić, to jest szare. Duch Święty wprowadza nas w niewinność,
A krzyż oznacza, że krew Jezusa Chrystusa została przelana za nasze grzechy. I to mniej więcej oznaczają te barwy. Jakbym mógł poprosić prezydenta o zwrócenie się. Tu są takie, to się nazywa? Belki. Jeżeli widzisz belkę wokół brata, to najpierw wyciągnij drzazgę. Więc te belki będę opisywał. Nasz prezydent, czyli prezydent nasz, czyli narodowy. Nasz polski prezydent. Niech żyje! Niech żyje! Prezydent Boanerges, Sztoch. Dlaczego Sztoch? Święty Tomasz od hamowania. Jednym słowem, kiedyś się trochę tam na tym motocyklu nie wyhamował, ale że jest święty, to jest święty od hamowania. Jakieś od hamowania musi być. Bardzo dziękuję. Dajcie mu. Ja nie pamiętam, o której zacząłem. Jeszcze ile mam czasu? Jeszcze jakieś 15? No, 10 minut. Dobra. W Kościele Jezusa doświadczamy też czegoś takiego jak szczególny rodzaj relacji, to jest braterstwo. Wśród motocyklistów można dostrzec to, co prawda w trochę innym wymiarze, ale czegoś podobnego. Istnieje coś takiego jak LWG, nie mylić z LPG. LWG znaczy lewa w górę, czyli jak jedziemy motocyklem, pozdrawiamy następnego motocyklistę i to jest oddanie mu szacunku, pozdrowienia. Chcę powiedzieć, że w tym doświadczeniu kultury motocyklowej, jeśli w ogóle istnieje coś takiego, istnieje w tym naszym pasji wspólnej, w tym nazwę to braterstwie, wzajemna pomoc, której często miałem okazję doświadczyć. Otóż kiedy motocyklista widzi innego motocyklistę, który stoi na poboczu, niepisanym prawem zatrzymuje się i pyta się, czy może mu w czymś pomóc. Wielokrotnie, kiedy miałem zepsuty motocykl, oferowano mi nocleg, pomoc, mechanika, cokolwiek, jedzenie. Ludzie, którzy nigdy mnie nie widzieli, nie znali. Jest to coś, co jest wpisane w taką, powiedzmy, kulturę motocyklową. I chcę powiedzieć, że wszystkich tych twardzieli, których tak się nazywa twardzielami, łączy ta pasja do tych dwóch kółek, w niektórych wypadkach trzech kółek. I to właśnie staramy się wykorzystać, to właśnie staramy się, że tak powiem, zastosować, bo Jezus powiedział, bądźcie niewinni jak gołębice, ale postępnie wężą. Dlatego staramy się być niewinni, ale też używamy tego typu podstępu, żeby tak czy owak dotrzeć z Ewangelią. A propos barw, motocykliści tylko zrzeszeni w klubach noszą takie barwy. I wspomniałem, że motocykliści są różni. Stać niektórych motocyklistów na sprzęt za 200 tysięcy i droższe, ale są tacy, co bujają się sprzętem za 2000. I oczywiście, że czasami podziwia się te maszyny takie piękne, wypolerowane, takie za kupę kasy, ale nikt z motocyklistów nie robi różnicy, że ktoś ma za 2000, ten ma za 200. Pełen szacunek dla wszystkich i to naprawdę widać, czuć i słychać. Chcę powiedzieć, że jest coś takiego, co łączy wszystkich, czyli ta pasja dla wiatru we włosach, no mi już tych włosów niewiele zostało, bo wywiało. To jest dowód na to. Ale Ewangelia w języku motocyklowym, trochę powiem przewrotnych rzeczy, no ona nam przekazuje niezamierzoną treść. Dla rasowego motocyklisty, takiego bajkera prawdziwego, Pan Jezus też był motocyklistą. Czym można to potwierdzić? Otóż czytamy, że do Jerozolimy wjechał na osiołku. Wszyscy motocykliści rasowi wiedzą, że to jest BMW R35. Albo na przykład, że przy studni, czytaj stacja benzynowa, Samarytanka stwierdziła, że nie ma nawet czerpaka. Czerpak to jest czoper. Czyli na stacji benzynowej Pan Jezus nie miał czopera swojego. Oczywiście to są takie anegdoty, ale chcę powiedzieć, że to, co możemy robić i osiągamy, to widzicie na tym, że tak powiem, ilustracjach, tych obrazach, to jest właśnie kawiarenka, w której rozmawiamy z tymi ludźmi i każdy z nich otrzymuje, że tak powiem, od nas Biblię motocyklisty. Ona tu jest, tak wygląda, możecie sobie przejrzeć, bo tam są. Tu są nasze świadectwa i coś więcej, tu jest Ewangelia, czyli Nowy Testament, listy,
Ewangelia i tak dalej. Zbliżając się do końca, chcę powiedzieć, że jestem 14 lat w klubie i przez te 14 lat widzę niezwykły progres, bo jesteśmy bardzo niewielką grupką ludzi, a mianowicie nie stanowimy, czasami jak porównuję chaptery, czyli oddziały jakichś innych klubów w niewielkich miastach, to ich jest więcej niż nas w całej Polsce. Ale robimy najgłośniejszy zlot w całej Polsce i nie robimy, bo robimy, tylko Bóg dał nam łaskę, że możemy to robić. Co więcej, i to jest najciekawsze, 14 lat temu pamiętam Sztocha z jego żoną, jak to był mój, chyba wasz też pierwszy, że tak powiem, Woodstock, to może 20, może 30 motocyklistów gdzieś tam w pobliżu nas rozbiło swoje namioty. Teraz mamy szansę docierać do tysięcy. Tylko na naszą wioskę przyjeżdża ponad 3000 motocyklistów. Te liczby o czymś mówią. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, że to co robimy, to nie tylko wyrażamy to przez nasze barwy, ale staramy się naszą postawę mieć taką postawę sług. Chcemy tym ludziom usługiwać i oni to doceniają, widzą to i nie próbujemy nigdy nikogo robić takiego, jakim my jesteśmy, bo wiemy dobrze, że Bóg wie również dobrze, że jeden taki egzemplarz jak ja, tego rodzaju, to już wystarczy. Nie czekamy też na kogoś nadzwyczajnego, żeby mu tam głosić Ewangelię, żeby się nią dzielić. Zamiast tego staramy się zwyczajnych ludzi przez nasz przykład przemieniać w niezwyczajnych. I na koniec, jeżeli ktoś tu w ogóle jest studentem, są tu jacyś studenci? Raz, dwa, trzy, cztery. Więc dla was taka zagadka językowa. Verba docent exempla tractus. Jest to takie bardzo słynne łacińskie stwierdzenie, które jest, że tak powiem, definicją tego, co robimy, albo inaczej ideą naszą, którą robimy na przystanku Woodstock. Verba docent exempla tractus dla zielonośrodkowców, którzy mówią językami, to wyjaśnię. Przykłady uczą, przepraszam, słowa uczą, ale przykłady pociągają. Także staramy się naszym przykładem pokazać, jak powinna wyglądać, że tak powiem, służba, bo traktujemy tak służbę, wśród tych ludzi, wśród których są księża, do nas przyjeżdża wielu księży, motocyklistów również, mamy takiego księdza 80 lat gościu i przyjeżdża na motocyklu. Przyjeżdża na motocyklu około 100 km. Są prawnicy, lekarze, są też oprócz lekarzy i prawników, nawet ludzie, którzy fizycznie pracują. Są też tacy bandziory. Nawet są pastory. Na załączonym obrazku. W tym momencie powiem amen i dziękuję za uwagę. Pastor tutaj wspomniał, pastor i kapelan, wspomniał o Biblii motocyklisty. Jest też wszystkiego, co się nazywa Biblia metalowca. Biblia motocyklisty zajmują się świadectwa przede wszystkim ludzi, którzy są pasjonatami dwóch kółek. Da się znaleźć tam parę świadectw, też muzyków, bo muzyka rock'n'roll, może trochę mniej metal, ale na pewno rock'n'roll jest ściśle związany z szosą, czy z pasjonatami właśnie szosy. Ale jest też Biblia metalowca i tutaj jest na odwrót. Tu można znaleźć raptem parę świadectw od motocyklistów, a reszta to są od ludzi związanych ze sceną metalową. Te materiały są do wglądu tam na stoliku, więc teraz w trakcie spotkania, czy po, można sobie podejść. Leżą też tam płyty zespołu Antidemon, o tym będzie mówił na końcu spotkania nasz ostatni gość, właśnie pastor Batista z Brazylii. Więc, żeby móc zobaczyć tą płytę, jak to w ręce wygląda, grafiki tam załączone, to też można. Jest też praca licencjacka, którą pisałem na tej uczelni i dzięki Bogu mogę ją w te wakacje zbronić. Ona jest
chyba, nieskromnie mówiąc, na razie jestem pierwszą polską publikacją, której kontrolą jest tak naprawdę na zachodzie, ale w Polsce pierwszą, która mówi historię krystianizowania ropy i metalu. Bo to zjawisko jest już mocno znane na zachodzie, są wytwórnie metalowe, są rockowe, są kościoły pogrupujące takich ludzi, są kościoły, które robią koncerty i może same nie są kościołami metalowymi ani rockowymi, ale czymś normalnym jest raz w miesiącu taki koncert. Ja byłem w konserwatywnym stanie pół roku w Mississippi i nie miałem żadnego problemu, żeby przynajmniej parę koncertów mieć do wyboru w tym Mississippi, żeby móc sobie pojechać. Te koncerty często były w salach kościelnych. No nie były w niedzielę, oczywiście nie w trakcie nabożeństwa, ale jakiś pastor decydował się, że dobra, dla tych dzieciaków. I tam wcale nie było tak, że było głoszone nie wiadomo ile Ewangelii. Tam więcej Ewangelii było głoszone w ten sposób, jak mówił właśnie tutaj nasz kapelan, pastor Karol Buszek. Stoją przy stoliku, koszulki zestawione, płyty zespołów i rozmawiają z ludźmi. I w tych rozmowach zdarza się, że ktoś się o kogoś modli. Ze sceny nikt tam za dużo nie gada w ogóle. Mówią na zasadzie Bóg was kocha i na tym to się kończy. Bo specyfika tej kultury jest taka, że to nie jest jak hardcore. W kulturze hardkorowej czy punkowej to jest zakodowane, że się coś manifestuje. I te treści są na zasadzie manifestu pompowane w ludzi, to jest normalne. Ktoś jest związany z obroną zwierząt na przykład, albo z wegetarianizmem, z takimi rzeczami, to on ma prawo, wręcz powinien nawet, będąc w takiej kapeli, żeby powiedzieć coś a la mini kazanie. Przynajmniej ta minuta, dwie, może pięć, coś rzucić. I takie aspekty właśnie czasem komunistyczne, bo to zależy od tego, jaka kapela, to są normalne na tej scenie. Ale na scenie metalowej nie są normalne. Na scenie metalowej, jeżeli ktoś zacznie dużo gadać, to ludzie po prostu wypną się i pójdą. Oni się będą czuli tak, że ktoś im na siłę po prostu próbuje w nich wepchnąć. Dlatego trzeba znać środowisko, do którego się trafia, żeby oni potraktowali tego człowieka jako swojego. Jako swojego dlatego, że jest z nimi, nie musi robić tego samego, co oni. Ale na pewno takie rzeczy jak dużo zbliżają. Dobra, ja się nie będę więcej prezentował, bo to nie ja tutaj jestem gościem. Poproszę ciebie, Daniel. Paweł, jakbyś włączył projektor, tutaj była taka fajna migawka. Jest to coś od siebie, czy ty cały zespół reprezentujesz? Cały zespół reprezentuje. Nie, kurde, wbijaj tutaj, dobrze, no co ty? Na kanapę? Nie, ja bym chciał dać się. Cofniesz tam wcześniej i tam był fragment koncertu. Oksi właśnie występowali na Boanerwie, znaczy na wiosce wodoskrowej Woodstock Rally. Więc daj już wam głos i jakbyś tak powiedział mniej więcej o tym, jak to będzie można w praktyce zobaczyć. To 19 stakiem tam startujemy w drugiej sali, będzie można w praktyce posłuchać zespołu OX, ale fajnie by było, jakby Daniel coś powiedział od tej strony, nie tylko tego, co ludzie słyszą ze sceny, ale co się dzieje po na przykład. No i Daniel, gdy jestem zespołu OX, tak pokrótce, gram już 20 lat. I dlaczego w ogóle grajmy? Dlaczego takie coś robimy, co robimy? Bo nie mamy tak naprawdę wyjścia. Też słuchaliśmy przed nawróceniem Ostrej Rzeczy. Gdy nawróciliśmy się cały czas, byliśmy ludźmi, którzy nie lubią Beethovena i Bacha. I jakby dla nas było oczywiste, że jeśli cokolwiek będziemy grać, to będziemy grać dla Boga, a jeśli będziemy grać dla Boga, to właśnie już samo się będzie działo albo nie działo. Ale to, co na pewno zrozumieliśmy, to jest jedno. Ludzie, którzy słuchają muzyki bardziej ambitnej, są bardziej ambitni w większości, czyli szukają. Po prostu. Ale ci ludzie w większości nie pójdą do kościoła. Jakiegokolwiek. Żaden z moich kumpli nie poszedł do kościoła, chyba musiałby się nie wiadomo co stać. Więc Mesjasz też nie umawiał się na spotkania. Przyjdźcie tutaj o 17, będę w budynku. Nie, on chodził. Więc musimy niestety iść do tych ludzi. To są często czarne, ciemne knajpy. To są miejsca, gdzie są ludzie pijani. To są miejsca, gdzie są ludzie pogubieni, którzy nie potrafią czasami wyrazić jakichś hiperpozytywnych uczuć. Więc nieraz pod sceną będzie dalej,
albo co ty dolisz, to jest norma. My wiemy, że jeśli coś takiego leci, to znaczy, że jest tam. To jest to, co jest akcja. I powiem wam, że nie zamieniłem w żadnej chwili, żeby go oddać, nie wiem, żeby pójść i robić coś innego. Że granie właśnie w takich ciemnych i mrocznych miejscach jest czymś... To jest to, co, właściwie po co my żyjemy. Pamiętam, graliśmy w Warszawie w jakimś nielegalnym klubie. Był satanista. Prawdziwy. Taki prawdziwy czołg. Ciemne, długie włosy, wydzierane tak. Rzeczywiście, naprawdę, wiedział, o co chodzi. Prawdziwy tam satan, nie? I był akustykiem. Miałem go naprzeciwko i cały czas tak stał, w ogóle już wygląda jak rycerz. I po koncercie podszedł do nas, ręce mu się trzęsły, powiedział, że nie zgadza się z naszymi tekstami, ale muza po prostu mu się strasznie podobała. Nie? I on mówi, to może zagrajmy razem. Nie, on mówi, nie, tak moi wypadkami. I właśnie takie świadectwa to jest największa nagroda, jaką możemy mieć. Bo problem jest też taki w graniu w kapeli, że nawet jak grasz mały koncert dla 10 osób, to nie masz pojęcia, jak oni to przyjmą. Nie masz pojęcia, czy ktoś się nawróci, czy nie. Zresztą nikt się tak od razu, nie łudźmy się, za pierwszym razem, kiedy przyjdzie na koncert, padnie na kolana, nie? Po prostu my mamy po prostu siać. Siać po prostu w miejscach dla ludzi, gdzie oni przychodzą. A nie wymagać od nich rzeczy, których nigdy nie zrobią. Więc czasami dopiero po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu, po dziesięciu słyszymy, że byłem na waszym koncercie, tam coś mnie walnęło i na przykład teraz jestem bieżący, nie? Albo jakieś historie, że tam ktoś coś słyszał, ktoś coś wie, że my z tego co zrozumiałem, że jesteśmy taką częścią, jak Bóg kogoś prowadzi do siebie. I w jakichś takich historii jest masę, nie zbieramy tego, nie kolekcjonujemy, kto się nawrócił, kto nie, bo jakby nie o to chodzi, ale powiem tak, że to jest naprawdę niesamowita i dobra sprawa. Jeśli ktoś uważa, że muzyka ciężka jest z diabła, to moim zdaniem powiem tak po biblijnie, powinien się rozpędzić dobrze i tą ścianę robić. Wszystko na ten temat. To jest mój argument, nie? Jakby dowodów na to, że Bóg działa w tym środowisku, nawraca tych ludzi i działa też przez naszą wierzę muzykę, jest po prostu niezliczenie. Jeśli ktoś uważa inaczej, to jego jest wyłącznie problem. Ja chciałem to powiedzieć, bo to jest ważne, bo my tu siedzimy w takim dość wąskim gronie. Mieszkamy w Polsce. W Polsce wiemy, że jest też Kościół katolicki. I zobaczcie, że oni absolutnie w większości nie mają kłopotów z tym, że przez ciężką muzę robi się naprawdę ogromną ilość festiwali, takich, o których w większości nie wiemy, gdzie przyjeżdżą tysiące ludzi, księża dają naprawdę dobre pieniądze. Jaki jest skutek tego? Skutek jest taki, że wiele wspólnot charyzmatycznych katolickich jest pełnych właśnie dzięki takim działaniom. Księża o tym wiedzą. Podświadomie, nieświadomie, ale wiedzą. Zobaczcie, jaką robotę wykonał Fatem 2-3. Dzisiaj właściwie w Polsce każdy, kto tylko tą kapelę słyszał, wie, że są ludzie wierzący, więc wie, że wierzący to nie musi być jakiś hipercieniast. Nie, że wierzący może być normalnym człowiekiem. To jest ubrany tak kultowo jak pastor, nie? Jak każdy. I ja ostatnio tak przeżywam, że mocno, że to cały czas my jako jakby ludzie wierzący ciśniemy, żeby ludzie niewierzący przychodzili do naszych kościołów. Moim zdaniem oni szybko nie przyjdą. Naprawdę. To my musimy przyjść do nich. A ciężka muza naprawdę trafia do ludzi też. Słuchajcie, jestem w stanie się założyć o dobre pieniądze. Żaden z was nie pamięta, co pastor tydzień temu mówił na kazaniu. Ale jeśli ktoś słucha Sepultury, wie na przykład, jakie jest pierwszy, zna na przykład rzut dla tych i tak dalej. Tak? I jeśli znacie Tymoteusza, możecie sobie śpiewać, powtarzać te kawałki, możecie się nimi budować, jeśli ktoś zna inne rzeczy, to tak dalej. Ale kazań nie pamiętacie. I to się zaczął. Chudy i to dasz od siebie? Dawaj. Też masz coś nowego do powiedzenia. Temat dotyczy docierania do tych kultur i właściwie to, ja muszę trochę powtórzyć to, co powiedział pastor, że największą siłą jest przykład, a nie tylko mówienie. Dlatego, że
My jesteśmy generalnie tutaj środowiskiem protestanckim i one mają taki charakter na ogół w naszym kraju faktycznie, że ludzie się zbierają gdzieś tam w jakimś salce, w kościele, gdzieś coś wynajmują, zajmują się sobą, celebrują swoje nabożeństwo, wiecie tam, gitara, kazanie, kawa, herbata, bo wszyscy mają się świetnie i potem wychodzą. I faktycznie tak jest, że potem po jakimś czasie pojawia się, myślę, że spotkaliście się z czymś takim, takie zmęczenie trochę na zasadzie przydałoby się może więcej ludzi, żeby tutaj przyszło do nas. Dlaczego my nie docieramy do innych? Nie docieramy, bo nie docieramy, dosłownie. Czyli to, co powiedział Daniel, to, co powiedział pastor, że siła idzie w przykładzie, nie tylko w słowach. I tak jak nie można się nie powołać na Jezusa, Jezus, jak czytamy historie ewangeliczne, zobaczcie, tam jest wszędzie napisane o tym, że Jezus generalnie obłaził tą całą tę ziemię wzdłuż i wszerz. Najsmienniejsze kazanie gdzieś odbyło. W synagodze? Nie, na górze, słuchajcie, się odbyło, nie? Jak czytamy o Jezusie, to słyszymy, że On był w Łodzi i mówił do ludzi, bo tyle ich tam było, bo oni za Nim szli. Dlaczego to jest za Nim szli? Nie dlatego, że tylko mówił, nie? Nie dlatego. Dlatego, że robił to, co mówił. I to, co jest jakby dla nas też istotne, bez względu na jakby czego to dotyczy, czy dotyczy to środowisk takich metalowych, że skupimy się teraz na miejscu w kulturze, czy jakichkolwiek innych, czy też ludzi, którzy potrzebują pomocy z powodu jakichś tam niedogodności, że mają biedę w życiu, pobłądzić i tak dalej. Faktycznie chodzi tutaj o przykład, bo jeżeli będziemy do nich tylko mówić i jakby też nastawiać się, że my będziemy wypowiadać takie orędzia, to właściwie to niewiele zmieni. Tak, po prostu trzeba ruszyć w dupę. No, nie ma innej możliwości. To, co robi Boanegres, wiecie, to faktycznie jest tak, jak się spojrzy w skalę, tu tyle motorów. Ja pamiętam, że a to było aż takie uderzające dla mnie osobiście, jak zobaczyłem, że tyle motorów, wchodzę do namiotu, a tam wiecie, pusto, nie? Tak, takie było pierwsze moje uczucie, ale to też nie chodzi o to, że faktycznie to musi być takie nastawione, że to teraz my chcemy nawrócić. I Daniel też właśnie dobrze to powiedział. Chodzi o siary. Przecież czy gdzieś jest powiedziane, że my mamy nawracać ludzi? Nigdzie. Nie znajdziecie tego zdania. Ale na pewno jest powiedziane, że my, czyli wy, czyli ja, mamy być tymi, którzy sieją, którzy głoszą. Nie? Po prostu i tak się będzie się. Stanę się cię wyróżnić. Dzięki wielkie. Batista. Kamir. Pastor Montero. Decide how to locate. If one take one coach, other coach. It's up to you. You can sit close to each other. No problem. Ja na chwilę zapowiem naszych gości. To jest pastor Antero Kaczan z jednego z kościołów w Warszawie działających. On jest Brazylijczykiem, który umie polski. Dlatego troszkę mówi, ale będzie akcent trochę dziwny, ale myślę, że każdy z nas będzie mógł zrozumieć. Ładny. A Batisto może wydawać się niektórym z nas dziwny, ale jest ładny. On teraz powie świadectwo swojego życia, ponieważ tak jak słyszeliśmy wcześniej, to jest cenna uwaga, którą powiedział właśnie Daniel z Oksów. On powiedział o tym, że Kościół katolicki ma w swoich szeregach, w wspólnotach charyzmatycznych wielu ludzi, którzy są związani z kulturami. I tych ludzi często brak po stronie protestanckiej. Ja pisząc moją pracę, która nie tylko składa się z części historycznej, ale też się składa z takiej części, gdzie jest analizowana treść teologiczna, a więc te teksty, którymi się zespoły posługują, ich grafiki, które oni używają. I to jest od strony doktryny, a więc
wiadomo, że jak jest ktoś katolikiem, to wtedy ta doktryna jest katolicka, więc znajdziemy koszulkę Lux Torpedy jako przykład promowania kultu maryjnego, który jest czymś standardowym w kościele katolickim. I teraz z kolei jak spojrzymy na Antidimona, to tam znajdziemy na jednej z płyt kawałek, który się nazywa No Hail Mary, a więc nie zgadzamy się z oddawaniem czci Marii, co pokazuje poniekąd inną stronę doktrynalną chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że nikt nie ma problemu z tym, żeby katolików też traktować jako chrześcijan. Mam nadzieję. Mimo, że jest to uczelnia protestancka. Jakkolwiek, jak czytałem historię zespołów Armia, Batem 2-3, ludzi Budzyńskiego, Mateo, oni w pierwszej kolejności styczność mieli z protestantami. To Maleo się nawrócił na koncercie No Longer Music i on poszedł do katolików tylko dlatego, że na dzień dobry usłyszał, musisz się sprawdzić tacy jak my. To co mówił pastor Karol. A więc, włosy bye bye, zapomnij w ogóle o tych ciuchach, które nosisz. No wiesz, gajer, przynajmniej marynareczka, jakieś ładne spodnie, no chrześcijanin, to musisz się prezentować jako godny, taki przykładny obywatel. No i oni tej gadki nie kupili, no bo wiedzieli jacy są, no mam się stać kimś innym. To nie jest tak, że oni się nie zmienili w kościele katolickim. Zmienił się ich charakter. To są w porządku ludzie. Mają swoje jakieś tam przywary, jak każdy z nas. Ale na co innego został położony tam nacisk. Na przemianę serca, na przemianę wnętrza. A nikt nie zaczynał od tego. I to spowodowało, że oni tam zostali. A mogli zostać w środowisku, z którym my bardziej jesteśmy związani, z tym nurtem chrześcijaństwa. Cieszę się, że w Brazylii, mimo że nie jest łatwo pastorowi Batiście, to on, a Brazylia jest przede wszystkim protestancka, a nie katolicka, to on jednak nie spotyka się aż z tak dużym ostracyzmem ze strony protestanckiej, jak na przykład w naszym kraju. I mam nadzieję, że takie wydarzenia jak dzisiaj to zmieni trochę nasze spojrzenie, poprzewraca nam trochę w głowach i spowoduje, że zadamy sobie pytanie przede wszystkim o owoce, bo to owoce mają świadczyć, a nie nasze mniemanie o. Oddaję już głos tutaj Baciście, on powie świadectwo swojego życia i wszystko inne, co z czego długo skłania. Amen. Boa tarde a todos, é prazer muito grande. Aqui com vocês. Witam was, bramy to jest wielki przywilej być z wami. Eu vou contar pouquinho como Deus me chamou. Będę wam opowiadał troszkę, w jaki sposób Bóg powołał mnie. Eu não nasci assim. Wiadomo, ja nie urodziłem się w taki sposób. Depois dos 20 anos de idade que eu fui chamado para ser assim. Kiedy miałem 20 lat, zostałem powołany, aby tak być. Eu nasci num lar evangélico onde meus pais e avós eram pastores. Ja urodziłem się w domu, który służył Bogu. Moje dziadkowie, babcia byli pastorami, ludzie żołnierzami. E eu nasci na igreja e nunca saí da igreja. Sempre estive ali, né, na escola dominical, frequentando. Sempre estive muito ativo na igreja. Jak się mówi, ja urodziłem się w kościele, tak? Ja zawsze brałem udział z kółkiem niedzielnym, wszystko co wydarzyło w kościele, normalnie wierzącego co we. I ja conhecia pessoas do heavy metal. Nie znałem tych ludzi, którzy należą do tych heavy metal. Eu não sabia identificar na rua se eu visse alguém vestido com uma camisa de uma banda. Eu não sabia dizer o que era aquilo. Kiedy widziałem takie człowieka z taką koszulą, nie potrafiłem zidentyfikować, do jakiej grupy osób on należy. Eu participava de uma igreja muito tradicional e era fechada, uma igreja fechada em si mesmo. W tamtego czasu należałem do takiej kościoła bardzo zamknięta w sobie, bardzo tradycyjna kościoła. Como que se era se importava em alcançar as pessoas que estavam ali igual a elas, então não alcançava mais ninguém. Viu taki zbór, taki kościół, który martwił się tylko i wyłącznie, aby zdobywać ludzi, którzy byli około siebie. To ma znaczy podobnym do nich, a nie poza ich środowisko. Desde eu era bastante pequeno, eu comecei a receber uma palavra
como uma palavra profética para mim. Desde criança. Kiedy był dziecko mało, już otrzymałem w różnych wymianach słowo prorocy w stosunku do mojego życia. Pastores que iam na minha casa, irmãos que iam até a minha casa, quando olhavam para mim. Pastorów, braci, kiedy zawsze byli u nas w domu, partili zawsze na mnie. Eles começavam a falar, assim, uma conversa informal, eles começavam a falar. E taka normalna, prosta rozmowa, oni zaczynali mówić. Deus vai levantar essa criança para alcançar pessoas diferentes. Bóg powoła, Bóg będzie powoła tego człowieka, powoła tego małe dziecko pewnego czasu, aby zdobywać inni ludzi na Chrystusa. Que tem uma música diferente, um estilo diferente, uma cultura diferente. Że to jest tak, że pośród ludzi, którzy mają inną kulturę, inny zwyczaj, inna muzyka. E falava pros meus pais, vocês estejam preparados porque ele vai ficar diferente também. E zawsze mówili do meu rodzice, bądź gotowy, bo w tym kierunku Bóg będzie używał. E o tempo foi passando. E czas minęło. E aconteceu que muitas pessoas repetiam essa palavra. E tak wydarzyło się, że wiele osób powtarzali tego samo jak prorocy dla mnie wiele razy. Eu fui crescendo com isso. E dorastałem w tym proroctwo w moim sercu, w moim życiu. Eu já não aguentava ouvir mais isso, eu estava saturado. E mogę też nawet powiedzieć, że pewien moment ja był taki nie zmęczony, ale nudziło mnie się słuchanie w tych proroctwach. E eu não tinha ideia quem eram essas pessoas que Deus estava me chamando para alcançar, porque eu estava ali fechado na igreja. Ale dlaczego tak mówiłem? Bo tamtego czasu ja byłem takie zamknięte w naszej gronie, taka tradycyjna kościoła. Ja nie miałem pojęcia, jak to wymiana ludzi Bóg chciał używać, aby osiągnąć dla niego. Quando eu já tinha mais de 20 anos, kiedy miałem 20 lat, 20 lat, Eu fui a uma igreja que eu não costumava ir. E odwiedziłem gość pewnego kościoła, który nigdy tam nie byłem. Era uma igreja que tinha no Brasil existem igrejas que vão milhares de pessoas. W Brazylii mamy w różnych gminach zbór, kościoła, denominacja i tłum ludzi. Essa igreja devia ter nessa noite umas 3 mil pessoas. E w tym waszym zbór około tam 3000 osób tam byli obecne. Eu entrei e fiquei ali no meio delas. E chegou do kościoła, byłem pośród nich. E o pastor que estava pregando começou a falar. E pastor zaczął po prostu mówić, głosić. E ele disse, existe um rapaz aqui dentro que desde criança ele ouve uma palavra. E on zaczął mówić po prostu, jest pewny młody chłopak, tu pośród nas, że od mały chłopiec słyszy proroctwo, pewne proroctwo. Essa palavra diz que você vai alcançar pessoas diferentes, que tem uma cultura diferente, uma música diferente. E este era a situação mesmo, de estar onde tinha esses Bóg będzie używał go, aby osiągnąć inni ludzi, inni kultura, inni zwyczaj, inni muzyki, którzy słuchają. Aí eu não estava acreditando o que estava acontecendo aqui. E aí, esse raz eu vigi, raz kolejny, gdzie nigdy nie byłem, to samo. Porque era algo público e eu fiquei um pouco assustado. E ten raz nie był w domu, był pośród 3000 osób, ja wystraszyłem się tak troszkę. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Ale widziałem, że Bóg był w domu. Então eu tentava como que me esconder ali, eu estava assim, constrangido. Troszkę wstydził się pewnie sensie, próbował sabe, chować się, ale widziałem, że Bóg był w domu. Mas o pastor disse, você não precisa se manifestar, aonde você está, saiba que hoje começa, Deus começa a te mostrar o que você terá que fazer. E pastor, w tym momencie był bardzo mądry i powiedział, ty nie musisz objawiać się tutaj, ale pamiętaj. Bóg będzie się wypełniał tym słowem, które ty słyszysz. Somente entrega sua vida totalmente ao Senhor. Tylko podaj całkowicie swoje życie Bogu. Entregue o seu trabalho. Podaj swoje pracę. Entregue tudo que você tem para Deus. Podaj wszystko, co ty masz dla Pana Boga. E principalmente o seu coração. Ale przede wszystkim twoje serce.
Porque Deus vai transformar você. Ponieważ Bóg będzie zmieniał cię. I então e aí ele voltou a pregar e continuou a pregação dele. I dalszy ciąg Tomaszewski on pokazał słowo, on wraca do kazania i głosi. E naquele mesmo lugar eu disse a Deus: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida para ti de verdade. I właśnie ten moment, kiedy słyszałem tego w kościele, powiedziałem Panu Bogu: Panie, od dzisiaj 100%, quanto isso? Eu era um típico filho de pastor. Todos achavam que eu estava com Deus no meu coração, mas ainda não tinha conhecido Ele. E taka szczegóła, widzi, ja byłem synem pastora. I wszyscy myślą, że synem dzieci pastora to mają Chrystusa, ale często tak nie jest. Do tego momentu, nie do końca, ja służyłem Bogu. E a partir daquele momento eu comecei a conhecer a Deus de verdade. E o terceiro momento que podaram ser Bogo, baixo e zaciar uma chegada, poznania Boga, tá que conhece na prava. E eu comecei a partir daquele dia que eu entreguei para Deus o meu coração, comecei a ter chegava no meu ouvido, na minha mente, as músicas diferentes que eu não conhecia. E o terceiro momento que podaram ser convidado a Bogo, zaciar swishy, sobre swishy, vai hoje. Taka inna odmiana muzyka, którą nigdy słyszałem przed. Eu tinha que escrever, eu tinha que gravar num gravadorzinho. E kiedy słyszałem tak wyraźnie, że ja napisałem wiele razy i wiele razy postarzałem te słów na taki dyktafonie. Mas eu não sabia que essa música já existia. Ale ja nie wiedziałem, że tych odmiana muzyka, kiedy słyszałem, już tiniała. Na minha casa não tinha nem televisão, era aquelas igrejas bem Deus é bom, quase. W moim domu tamtego czasu nawet telewizora nie było. Był bardzo tradycyjny kościół. E eu fui recebendo aquelas músicas e fui gravando, fui escrevendo. E ja otrzymałem tych muzyka, nagrywałem, pisałem. E um dia eu passando pelo centro de São Paulo. E raz, pewnego razu, kiedy byłem w centrum miasta São Paulo. Eu entrei numa galeria. Szedłem w taką galerię. Que se chama Galeria do Rock. Nazywa się galeria, tak sendo fandor, nazywa się galeria rock. São cinco pisos, cinco andares de lojas de metal, de heavy metal. E to jest takie sendo fandor, który ma pięć piętr. Wszystko sami sklep, który przydaje te różne związane z metalem, tak? Mas eu entrei naquele lugar e quando eu entrei eu comecei a ouvir a música que estava tocando ali. E kiedy szedłem tam właśnie do sklepu, tam grają tę muzykę, nie? Robią reklamę i zaczęłam słuchać tej muzyki. E eu comecei a perceber que aquela música que estava tocando ali era a música que eu estava recebendo, que Deus estava me mobilizando. E jedna z tych pierwszych muzyki, którą sklepu grał, właśnie ta sama muzyka, którą kiedy otrzymałem przez Boga. E eu fiquei andando por ali um pouco transtornado, né, com o que estava acontecendo. E então, até que tinha a fortinho de tego sklepu, tu acha que é aquele desgubione, né, tudo isso. Só que eu olhava para aquelas pessoas e olhava para mim e não tinha nada a ver com elas. Tylko ja patrzyłem na tych ludzi, którzy tam byli, i patrzyłem na siebie i ja nie mam nic wspólnego z nimi, i tyle co. E nesse momento foi a primeira vez que eu senti Deus falando muito forte comigo. E to była pierwsza raz, który bardzo wyraźnie w tej sytuacji, kiedy Bóg mówił do mnie. Era algo como que enchia minha mente, meu coração, era uma voz que me encheu totalmente. E to był taka głos, piękna głos, który wypełnił moje misto, moje serce. E falava comigo: a música que eu tenho te dado é para alcançar essas pessoas. E Bóg mówił do mnie: muzyka, którą dał mi tobie, nie tylko, są właśnie pomiędzy nimi, aby zdobywać tych ludzi dla mnie. Você será um deles. Ty będzie jedna osoba z nich, jakby jeden z nich. E através dessa música você vai trazer eles para mim. E poprzez tych odmiana muzyka będziesz poprowadzać tych ludzi do mnie. E aí eu saí dali totalmente, saí dali chorando e falando, rendido a Deus, totalmente rendido a Deus. Eu gosto que de deixar esse negócio na Fandovia, placava e este baixo podar um chão de bode grande, bode bodezinho. Em janeiro de 1994 começou a minha banda. Styczniu 1994 zaczynaliśmy nasza grupa, tak?
Metal, metal? Antidemo. Antidemo, antidemo, nome. Deus me deu esse nome, antidemo. E tu és antidemo. Que é justamente contra o demônio, contra Satanás. Contra, tá? Tipo Satanás. É um nome muito explícito. E tu és baso específico também, Narva. É um nome que não teria como nos esconder. Tu és taka Narva, grupo que nem mogeli chovati, nem da se chovati. Já chegávamos dizendo que o que éramos. E os que depois do lixo, Narva, nós temos que fazer o que esteja. E no primeiro evento que nós tivemos, eu não sabia falar muito sobre heavy metal. Eu só falei do que eu sabia de Deus. E pessoas se entregaram a Jesus. É, isso foi acontecendo com muita intensidade. E eu levava essas pessoas para a igreja que eu frequentava. E como elas usavam cocaína, álcool, todo tipo de droga, elas iam para a igreja desse jeito. Então eu colocava eles, era uma igreja bem grande, eu colocava eles nas primeiras fileiras da igreja, do templo ali, né? Para eles prestarem atenção. Então, eu estava com duas costas, das duas costas, eles acham que eu vou fazer o terceiro de vez, o nome do Mega, na festa que do show. E tinham vários punks, tinham pessoas, né, tatuados, gente com a cara tatuada, tinha os góticos. Gótico, o povo tem gótico? Gótico. E punk tem às vezes, Dujo Voss, Broda, Vitor Filipe, Wilson, Rúgio. E chegou um momento que eles já eram mais de 80 pessoas. E viu o momento que viu Pona Oshendation de Lúcio, por quê? E aí começou a ter uma situação muito, muito difícil na igreja. E nesse tempo já tinha atacado toda a situação, por quê? Porque a igreja não estava preparada para receber tanta gente louca. Tanta nossa transcine costo, nem viu a psicotovana, a psicotovana tira Lúcio e taca em Lúcio. Essas pessoas foram sendo transformadas, mas era um processo. Alguns eram transformados rapidamente, mas outros demoravam um pouquinho. Eu vi que o conjunto de tecnologia que tinha sido transformada, na prática. Ali, né, eu acho que é por volta transformada. Mas, infelizmente, a igreja não teve essa capacidade de esperar isso, de abraçar todas essas coisas. Ale niestety, to znaczy niestety, możemy powiedzieć, bo Kościół nie miał takiej możliwości, aby przytulać się do tych ludzi. E chegou um momento que os líderes da igreja, os pastores, me disseram: vocês não podem mais estar aqui. E niestety, był taki moment, że pastor zboru powiedział: słuchaj, do mnie, wy już nie możecie tu być. Porque vocês estão afastando as pessoas que já são da igreja, que Unibas, frequentam esse lugar. Przez was, vê, luz que tu me amamos de zboro. Luz de zboro, tem a ver hoje, de zboro, debaixo do voo. Infelizmente, tivemos que sair da igreja. E nesse tempo, não tínhamos que ver hoje, de zboro. E não tínhamos para onde ir. E nem me deixe me dar quando pus. Então, nós, a banda, quando a banda ensaiava, vê-se que de nossa grupa, a banda, me ia para cá, clube, essas pessoas iam no ensaio. E aí quando acabava o ensaio, eles sentavam no chão e falavam: agora você vai pregar para nós. Porque você é o nosso pastor. E eu falava: não, eu não sou pastor. Mas eles ficavam ali e eu tinha que pregar. E começou naturalmente acontecer isso toda semana. Ale to był bardzo naturalny sposób każdego tygodnia tak było. E isso foi cresceu a um ponto que já era uma igreja realmente. E to zrastało tak, że już był kościół.
Już był kochany. Era numa garagem onde consertava carro, uma mecânica. I to był taka dosyć duża garaż, gdzie naprawa deszczone samochody. Os carros estavam ali e a gente ficava no meio, sentado no chão. O couro, tych maszyna, tych samochodów i na środku, na plaza, my siedzieliśmy. E assim, e nós começamos a também tocar heavy metal, louvando a Deus. Né? I w taki sposób, żeby się właśnie grać i uwielbiać para Boga, przez taką dobrą muzykę. E depois vinha uma pregação que eles também pudessem entender, de uma maneira que eles pudessem assimilar. I zawsze Bóg dał, honorowo, nie nas, a wybiła słowa, takie kazania, które on mógł zrozumieć, takie mądre kazania. E muitos foram deixando as drogas, muitos foram sendo transformados ali. E vieram z nich, zostawili właśnie, byli wolni od narkotyków różnych, byli wolni ludzi. É um trabalho como um hospital, realmente. E to był taka praca, jakby porównać do prawdziwego szpitala duchowego. Porque eram muitos enfermos. Bo bardzo dużo ludzi hoje przychodzili. Mas pela misericórdia de Deus, muitas vidas foram transformadas. Ale dzięki właśnie Boże, Bożego łaska, wielu ludzi zostali zmieniony tam. E começou a nascer outras bandas. E przez nas, nossa grupa já chegou postać inni odmiana grupa muzyczna. E então, um ano depois, nós conseguimos juntar dinheiro com todo esse pessoal. E minęło po rok, mieliśmy okazję zbierać troszkę pieniądzko pośród tych ludzi. E alugamos um salão grande. E wynajęliśmy. Takie duża sala. E pintamos ela toda de preto. E malovaliśmy cała czarno. E fizemos, desenhamos um tribal como uma coroa de espinho em volta de todo o salão. E taki pasek na górę, taki szeroki pasek malowaliśmy. I na tym pasku był rysowany taki korona czerwisty. Symbolizando a coroa de espinhos. Ele simbolizowała taką koronę, którą pani trzymała na głowie. E ali nós começamos a fazer shows. Tem sala de silêncio, Gabi, tá aqui, concert. Nós tirávamos as cadeiras e se tornava um pub. Aos sábados era um pub e no domingo era o culto. Sobota, acho que o pub, não é pub? Pub, um bar, parece uma casa de shows. Sobota, viu, tá aqui, caviarnia, o domingo é caviarnia. Resta weekend, dzień tygodniu, było takie, zabraliśmy krzesło i było takie sala dla koncert muzyczny. I aí nós falávamos para ele, amanhã você está convidado a voltar, que vai ter algo melhor que hoje. I zawsze zachęcaliśmy tych ludzi, jutro wracaj, będzie lepiej niż dzisiaj. E aí no domingo eles vinham. I to był sobota, a niedziela oni zawsze wrócili. Aí tinha umas cadeiras ali, né? I oczywiście tam było krzesło różne. E aí era diferente, era um culto na sua vida. Então, acho que o Chester está construindo aqui dentro da nabogência. E a igreja começou a crescer e começou também a vir os pais, os avós, os tios. E coxa todas as bases rastavam, já tinha recorde de rodízio, vulgo, estria, tchotcha. As pessoas normais começaram a vir também. E luz normal dessa assinatura de coxa. Porque eles olhavam para os filhos e para os netos, que eram problemas para a família. E eles queriam saber o que estava acontecendo. Bo te ludzie normalnie zaczynają patrzeć na swoje wnuczki, dzieci, nie? Że byli zawsze problemy dla rodziny, ale oni teraz są inni ludzie. I oni chcieli zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią. I eu penso que a igreja de Cristo deve ser uma igreja onde tenham todo tipo de pessoas. Ja rozumiem, że Boży Kościół musi znajdować wszystko do mnie na ludzi, nie tylko jeden. Não devemos ser um clube fechado. Mas devemos ter todos os filhos de Deus na mesa. Zbór, kościół nie może być taki, że jak jesteś odmiana klubów, zamkniętych klubów, tak? Na zajemne adoracje, como chamamy. Mas é justamente pelo limite das pessoas, e das igrejas, e dos líderes, eles se fecham em pessoas iguais a eles. Ale niestety my wiemy, że z powodu nasz braków jako człowiek, pastorów, liderów, często zamykają się w taki klan, w taki grupa, nie? Mas o plano de Deus é ter todos juntos. Ale Boży plan, aby wszyscy ludzie byli zbawieni razem. Porque Deus realmente vê o nosso coração. Bo Bóg widzi serce. Assim como o pastor acabou de dizer, Deus vê o nosso coração. Podobnie, jak pastor mówił przed, né? Że Bóg patrzy na nasze serce, nie na nasze wygląd. E assim foi acontecendo que em outras cidades também nós fomos implantando igrejas e no Brasil. E tak Bóg błogosławił, że
wzrastała nasza praca, zakładaliśmy tak odmiany zborów w różnych miastach po Brazylii. I houve um momento que Deus tirou, nos tirou do Brasil e começou a nos levar por vários países do mundo. I była taka faza, że Bóg zabrał nas z Brazylii, nie tylko zabrał, tylko przez nas poprowadził aż do końca Ziemi, do innych krajów. Esse ano nós estamos completando quase 40 nações já. E w tym roku już zamykamy 40 narodów, które byliśmy. E nessas missões começaram a nascer igrejas assim como a nossa. E w tych wszystkich narodów, które byliśmy, Bóg tak honorował, że powstają zbory, co jest takie charakterystyczne, które nasz. E nem leva o nosso nome, nós só queremos levar Jesus. I ali nascem grupos i eles colocam o nome que eles quiserem. Nie jest tak, że muszą Boże nazwy nasze kościoła, nie. My uczymy ich i niech nazywają zbór ich, jakie one chcą. I nesses 25 anos que Deus me chamou. W tych czasach 25 lat, że Bóg powołał mnie. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Ja po prostu tylko dziękuję po prostu. Porque tudo isso foi por amor às vidas. To wszystko, co Bóg zrobił przez mnie, to było ze względu na miłość nasze. Jedni nasi ludzie. Não foi para me alegrar. To nie było, abyś był dla mojej ego, czy tam dla mojej radości. Não foi para o meu ego. Tylko dla mojej ego, tak? É por amor a essas pessoas. Ale to było ze względu Boże miłości do tych ludzi. Deus me chamou para alcançá-los. Bóg powołał mnie, abyś mogł zbawić tych ludzi. E houve um momento que eu questionei muito. Viu chance de na prova zadavam rushi pitania. Por que eu quis ensinar a Deus um momento? Teve um momento que eu quis ensinar a Deus. Eu interpretei tak, że na moje ograniczenia ludzka, ja zadawałam tak w czasie, że chciałam uczyć Bóg. Por que, Senhor, que tu não escolhes alguém que já é desse meio e já tem uma banda famosa ou que tenha que possa ir para salvar essas pessoas? Por que tem que ser eu? Você acha que o filme da Pana Boga é que Jezus, jeśli walczymy z Bogiem. Panie, dlaczego ja? Tyle ludzi przygotowany, tyle ludzi po prostu zdolny do tych rzeczy. Dlaczego ja? Mas Deus, eu sentia que Deus, eu posso dizer que Deus escolhe quem Ele quiser. I teraz rozumiem i mogę wam twierdzić, mówić, że Bóg powołał ta osoba, którą On chce. E ele usa da maneira que ele quiser. I On używa każdego sposobu, który On chce. Pois Ele é o Criador. On jest. Ele é quem transforma. E faz as coisas acontecerem. Então tudo que é feito é porque Deus quer salvar a todo mundo. E cada vez que passa mais o tempo, Deus tem levantado diversas situações no mundo inteiro, diversos ministérios diferentes para que todo mundo seja alcançado. E é o que é preciso que se pode ganhar tem a ver ludzi byli zbawieni, ludzi powoła różnych mężczyzn, ludzi różnych sposobów, aby zbawić ludzi. Assim como o ministério de motociclismo aqui, que foi colocado, Deus tem levantado motociclistas para salvar vários países. To samo, jak Bóg używa taka do mężczyzn, bo pożądał motocyklistów na całego świecie istnieje taka różna służba. Tem levantado ministérios como o nosso do heavy metal também por todo o mundo. E w różnych są na świecie taka grupa muzyczna jak nasza, aby ludzie mogli zbawieni. E outras coisas que nós nem sabemos falar, nem sabemos conhecer. E wiemy, że istnieją inne rzeczy, które nie znamy, że Bóg używa kogo chce, kiedy chce. Tudo isso é simplesmente por algo. Tego wszystkiego jest, mas tylko jeden wielki cel. É para que todos conheçam quem é Jesus Cristo. Aby każdy mógł mieć szansę poznać, quem é Jesus Cristo. É para que seja de uma maneira fácil de assimilar. Aby mógł być łatwy zrozumienie, przyjęcie da mowa o Chrystus. Porque muitas dessas pessoas não entrariam numa, não iriam até uma igreja normal. Bo wiemy, większość tych ludzi, które my spróbujemy zdobywać, nie będą przychodzili do naszego normalnego kościoła. Então nós, como os irmãos do Oxy falou, nós temos que ir atrás deles. To są jakieś braci z Oxy, to powiedział, że my musimy pójść do tych ludzi, świadectwem, tak? E trazê-los para Jesus. I poprowadzić ich do Chrystusa, a nie zapraszać. Então tudo isso se resume à salvação.
Po prostu to jest taka jedno słowo, które pokreśla wszystkiego. Zbawienie. I eu louvo a Deus por ter sido chamado. Ja ouvi-lo para na boca, bo Bóg vibrou mnie też. Em muitos lugares somos ameaçados. Wiele miejscowości, kiedy znajdowaliśmy, zostaliśmy zagrożeni. Houve uma vez que fui agredido fisicamente. Raz pobili mnie fizycznie. Porque essas pessoas dizem, olha, essa música é de Satanás e você não pode usar essa música. W tej sytuacji ktoś powiedział, że to jest muzyka, która należy dla szatana, a ty nie możesz używać taką muzykę. Mas Deus tem nos protegido. Ale Bóg zawsze nas chroni, honoruje. Na América Latina principalmente, muitos lugares que nós tocamos, vão pessoas com muita oposição aos nossas apresentações. Quando eu fui à América Latina, América Południowa, wiele razy, kiedy my jesteśmy na ten koncert, jest taka ogrodzenia troszkę delikatna. Mas nós sabemos que é Deus que nos chamou. Não tenho dúvida mais disso. Ale ja nie mam żadnych wątpliwości. Bóg nas powołał i będziemy tego zrobić. Então eu peço que vocês, cada de vocês, quando lembrarem, orem também por nossas missões. I wam proszę, każdy z was, jeśli będziecie pamiętać, módlcie o nas, o naszą misję. Agora em dezembro nós vamos a Tel Aviv em Israel. W grudniu będziemy w Tel Aviv, Izrael. Nós não vamos visitar a Terra Santa como turista. Nie będziemy tam, aby poznać Ziemię Świętą jak turista. Mas nós vamos entrar num lugar onde nunca entrou o Evangelho. Ale chcemy być tam, gdzie jeszcze może Ewangelia nie dotarła jeszcze. Nós vamos tocar com duas bandas que são satanistas. Będziemy grać razem z dwoma grupami, którzy są sataniści. I eles nos convidaram para tocar ali. I popatrz, oni nas zapraszali, aby grać z nimi. Então nós, eu quero que você ore por nós, para essa missão muito difícil. Ele te drużyci, ele te drużyci. Não haverá nenhum cristão além de nós. Czy rozumiecie? Oni zapraszali nas, i z tego powodu poruszyli módlcie o nas, rozumiecie? E nós vamos ali falar que nós, as nossas letras são baseadas em um judeu. E como eu disse, tá com você que vai me grat. Letra da música, move o pevne znane de conhecido judeu conhecido. É um judeu chamado Yeshua Hamashiach. Eles depois que vai me subir baixo, né? To mówił pewnie bardzo ważny Żydę. Tak? Znamy to, nie? Jezus Chrystus. Deixou assim? Vamos dizer para eles que alguém que do meio deles mudou a nossa vida. I pomiędzy nimi ta wózy, które będziemy zaradera, będziemy mówić, że widzicie, spośród nich jest był jeden i jest, że może ich zbawić. Deus tem falado muito no meu coração que muitos evangélicos do mundo inteiro vão a Israel. Bóg mówił na gościach ostatnio, ponieważ wiele ludzi zbawieni są w Izraelu, wizytują Izrael. Mas não se preocupam que ali existem muitas pessoas que realmente não conhecem a Jesus. Ale wiele z tych ludzi nie ma żadnych zmartwień w sercu, że tych ludzi nie zna Jezusa. E existe meio underground, meio obscuro ali, que precisa ser alcançado. Jest takie środowisko tam w Izraelu, które takie ciemne środowisko, powiedzmy, że potrzebuje Jezusa. Então, conto com a sua oração. Więc liczę na twoją modlitwę. Amém? Amém? Tutaj odniosę się do tego, co było mówione o tych grupach satanistycznych. W tej trasie w Polsce ani jeden zespół, z którym oni się dotąd grali, nie jest zespołem związany w jakikolwiek sposób ze środowiskiem chrześcijańskim. Graliśmy w klubach z kapelami, które w najlepszym wypadku były ateistyczne, a też były takie, które deklarowały się w kierunku satanistycznym. Takich ludzi spotykaliśmy na koncertach. I pastor Batista wypracował unikatowy sposób docierania do takich ludzi. Miał tu w ręku płytę zespołu. Ci, którzy... To będzie można z tym obejrzeć tą płytę. Tutaj też poproszę, żeby były wyświetlane grafiki, żeby on też mógł więcej powiedzieć o tych grafikach swoich, bo powiem wam, jak to wygląda w stronę stolika. Wchodzi metal,
taki właśnie zafascynowany mrocznymi rzeczami, może jest satanistą, może to jest tylko taka poza. I on patrzy na tą płytę i tak, szatan jest, szatan jest, pentagram jest, jest. Otóż, to super, biorę. Ale szatan jest ale przebity włóczniami, plamy z niego wypływają. Pentagram jest złożony z tych włóczni, którymi jest przebity i to trzeba chcieć zobaczyć w ogóle. To nie jest na dzień dobry pokazane, ale kto chce, to znajdzie. Tu nie ma uwielbienia szatana, tu jest pokazana klęska szatana. I to jest taki styl, który wypracował sobie pastor Batista i chciałbym, żeby on mógł trochę też o tym krótko powiedzieć. Sim, nesse meio onde nós essas pessoas que nós vamos alcançar, elas usam muito imagens. Tych ludzi, pośród tych ludzi, których mamy cel zdobywać, często i gęsto one używają różnych odmian obrazów. Elas usam muito símbolos. Używają też różnych symbolów. I nós fazemos, e para alcançá-las também, nós também usamos isso. My używamy tego strategia wasza, aby spróbować i zdobywać, aby docierać przynajmniej do nich. Essa linguagem é visual para alcançá-los. To jest taka mowa przez wzrok. Por exemplo, eles usam muito o pentagrama, que são a estrela de cinco pontas, com um bode no meio. Pentagrama używają często, tak? Se você mata, czy końcówka, pentagrama po polsku jest? Tak. Pentagram. Eles usam cruzes invertidas. Często używają krzyże górnogami. E outros símbolos. I różnych odmian symbolów. E nós usamos símbolos que demonstram nossa fé. I my używamy potem symbolów, które pokazują nasza wiara potem, nie? Não somente nas capas, nos discos, por exemplo, as tatuagens que eu tenho, são símbolos... Też często... Dziewczyny są, które nam nie widzi, ale mamy te. Os tatuagens też mamy. São símbolos que demonstram nossa fé. Widzimy Coriba, Chico, tak? Aqui o... Menorá. Menorá, né? São símbolos que demonstram nossa fé. Mamy różne symbole, które pokazują, mówią o chrześcijaństwie, tak? Existe, por exemplo, tem muitos evangélicos que olham para nós, para as tatuagens e para os desenhos e eles falam, oh, você é de Satanás. Wielu ludzi, nazywanych wierzących, ewangelików, patrzą na nasze płyty, na nasze ubrania i tatuaże, ty jesteś cudzy szatanowy. E eles quando nos olham, ah, você é de Deus. Quando os satanistas nos olham, as pessoas que não têm Deus nos olham desse meio, eles já somente de olhar, eles já sabem que nós somos de Deus. E pouco será que acaba. Nível ludzi, que mają Boga, mówi, vê se deixa szatanowy. A ludzi, którzy należą szatanowy, tych biskup, patrzą na nich, na nas i mówią, vê macie Boga. Eles testificam no mesmo momento, vocês são de Deus. W tym samym momencie, kiedy mamy taki bliski kontakt, to oni mówią, wy należycie do Boga. Todos os desenhos que nós fazemos, por exemplo, aqui é guerreiro. Wszyscy mamy cel. Tu mamy taki wojownik. Como ele está aqui e vai enfrentando como demônio. I w tej sytuacji wojownik stawa czoł przeciwko demonom. Então isso tudo são uma linguagem para alcançar essas pessoas. To os irmãos têm o nome Enzika, tá? Simbólico Enzika para ver o que hoje. E todos os demônios que nós colocamos, pintamos, são para mostrar ele destruído. E zawsze kiedy my robimy takie rysunek, zawsze staramy się rysować tak, że pokazujemy, że demony są pokonani. Não para exaltá-los, mas justamente para mostrar o poder de Deus. Nie aby wywyższać demonów, tylko aby zobaczyć powrót. Pokazywać Bożą moc, że demony są pokonane. Aqui, por exemplo, um rapaz, ele ajoelhado clamando a Deus. Tutaj mamy takie chłopak, który na kolana i woła do Boga. Porque ele estava sendo como que assolado por vários ataques espirituais. E hoje o ponto simbolizando que o meu rujo vem na ataque, tá? Que na igreja é o demônio. E aqui como que alguém da parte de Deus, como um anjo, vem e combate a tudo isso. E tem duas pessoas que representam e ele viaja de ânimo, tipo, que toja contra a estrona Boga, que crônico.
Então, é, nós usamos os símbolos também, cruz, o menorá. Ou seja, é, uma, é tudo uma linguagem visual. O que importa para nós é que pessoas sejam alcançadas. Pessoas sejam salvas. E se Deus me mandar eu ficar de ponta cabeça plantando bananeira, eu vou ficar para que vidas sejam salvas. Amém? Amém? É isso aí. Estou satisfeito. Alguma pergunta, alguma coisa? E se levar de pintar e para chamar, vai que nem bate. Vamos perguntar o texto que eu sendo. E aqui, pessoal, onde está a desabiar? Um exemplo, né? Sobre um texto, a letra do livro, né? Quando coloco uma música. O texto de uma música, por exemplo. O texto de uma música? Que ela traz. Ao que ela traz. Sobre, sim, sim. É, por exemplo, nós, tem uma música do nosso último clipe. Esta capa dele, música do estado nesse clipe. Ela se chama Não Tardará. Então nós vimos de to Nispujnes. E fala que Jesus Cristo está voltando. E morro com as línguas de panias por Ruti. E ele não tardará. Nispujnes, né? Que chama por Ruti. Que vai haver uma grande festa nos céus. E to vejo velka poświęcenie taka nie impreza duchowa w niebie i todos que querem estar com ele vão poder estar nessa festa pragną chcą to będą mieli taką okazję que são as bodas do cordeiro e começa de novo tego taka wielka wieczerza tak wieczerza pańska. Então é como que instigando as pessoas a desejarem estar conosco nessa festa. Vocês têm a música aby pobudza ich serce, aby pragnęli być z nami tam. Existem outras músicas que nós falamos que é a confrontação do mundo, no mundo espiritual entre o bem e o mal, o confronto, guerra espiritual. Acho que nós temos música chance do filme O Valka, Tista Valka do Povo, né? Se não fica demônio, se fica bogo, bogo de demônio, então vejo, acho que nós vemos poraxa se transuir. E isso, esses temas atraem muito essas pessoas. E tych różnych tematy, o dziwo, tych ludzi zaczynają po prostu być tak ciekawi, ciekawość? Ciekawi. Zaciekawieni. Então, tudo que nós podemos fazer nas letras, na parte visual, tudo que nós podemos fazer, nós usamos para alcançar. Wszystko, co Bóg nam daje, jesteśmy zdolni robić, takie dobre teksty, tak, piosenka, obraz, to my robimy. Esse é o símbolo da turnê dessa missão desse ano. Tais simbólicos da turnê que trouxemos em Rocova. Em Miqueias existe um versículo que fala que aquele que abre caminho irá na frente do seu povo. Miqueias, por meio dele, dizendo que tem que ter o foge, né, o fiera droga, ide do pshodo, certo, escudo. Esse que abre o caminho, na tradução no hebraico, exatamente, quer dizer aquele que abre o caminho, quer dizer o cordeiro, o mais velho, que vai na frente da manada e vai abrindo o caminho. E se ele for o testamento, o hebraico, na tua značenia, por mais ou menos, se ele for a droga, se ele por uma do ovca, né, o ovetka, ele tem stare, taka, stara. Baran, najstarszy baran, który idzie do przodu, bo on jest powiedzmy takie szefem tego banda, stada. I aqui eu desenhei um cordeiro. I rysowałem tego barana. I ele está quebrando aqui um pentagrama. Esse símbolo verde aqui era uma roda e ele está um pentagrama onde está um demônio e os símbolos satânicos. Então é o zoomado pentagrama, tá? Hoje é o zoomado pentagrama. Representa o zoomado que é o zoomado. E ele está quebrando. E o zoomado. Ele está mostrando que quem realmente manda é ele. Não é Deus quem manda, não é esse. São situações de on, tupanui, a gente está quando o apóstolo Paulo estava em Tessalônica,
Ele apostolava pomente de sinagogas aos Tessalonicenses? Eles eram Paulo e Silas eram conhecidos como aqueles que eram os transtornadores do mundo. Apostol Paweł i Silas, zostali poznani tak zauważeni jak tych, którzy zniszczą świat, dziwni rzeczy robili. I onde eles chegavam, as pessoas começavam a comentar. Gadali na ich temat. Aqueles que transtornam o mundo inteiro. Na przykład tych, którzy po prostu wprowadzają rewolucję na świecie. Já chegaram aqui também. Zawsze mówili, pamiętacie tych dwóch, którzy poprowadzili rewolucję tam gdzieś? Oni są tu na miasto. I eles dizem que existe outro rei. I oni mówią, pomiędzy nimi existe inny króla. Chamado Jesus. I nazywa się Jezus. E isso também representa isso. Nós queremos dizer que existe outro rei, chamado Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Barany, né? Pascal, Barany, Boże, który zguarda wszelki grzech na świecie. Então também é tudo estratégia. Não sei se é estratégia, eu gosto. Ok? Dziękuję naszemu gościowi. Chciałbym jeszcze wspomnieć krótko. Jest tutaj z nami Freedom Cafe z Białego Stoku. To jest tutaj ten brat przy pierwszym stole, który siedzi. Tam są informacje na temat tego Freedom Cafe. Może się zapoznać z tym. Oni organizowali taki festiwal z muzyką rockową, metalową w Białym Stoku. Jeździli w różne miejsca i też właśnie wystawiali się z tym stoiskiem. Szukają ludzi, z którymi mogliby współpracować, czy jakichś wolontariuszy, czy kogoś, kto ma pomysł na przykład na jakiś festiwal, albo mógłby ich gdzieś kręcić w ogóle, żeby mogli być obecni. Może jesteś zaangażowany w scenę muzyczną w swoim mieście, albo znasz jakichś ludzi, którzy robią coś i chciałbyś, żeby to było połączone z czymś takim jak kawiarnia, gdzie właśnie są dostępne Biblia Metalowca, czy jakieś inne materiały, które w sposobie, w jaki są kodowane, docierają do tego środowiska. Więc proponuję tam zainteresowanym dać się wpisać swój adres mailowy, kontakt, cokolwiek, może porozmawiać w praktyce, z czym to się je, jak to wygląda. Oni są otwarci na tą sprawę. My mamy teraz godzinę 18:44, za kwadrans 7, za pół godziny, więc z tym kwadransem. Opóźnieniem kwadransa, tak jak zaczęliśmy, z tym opóźnieniem się zacznie koncert w drugiej salce, w takiej małej auli. Więc teraz mamy taką przerwę techniczną. Można sobie porozmawiać z tymi, którzy nie są zaangażowani w przygotowanie do koncertu. Można się zapoznać z tymi materiałami, które tam leżą. Są tam też wszystkie te płyty Anti-Demon, gdzie można obrazki nie pooglądać sobie. Teksty można przeczytać, bo są przetłumaczone po angielsku. Moja praca licencjacka też jest tam dostępna. Artykuł jedyny po polsku, który opisuje na przykład rolę mediów w formułowaniu się chrześcijańskiej sceny metalowej. Kolegi, który prowadzi Vision of God Records, to jest wytwórnia z taką muzyką metalową, pośrodku tej wytwórni ma właśnie Marcelo. Więc miłego czasu i mam nadzieję, że wszyscy się widzimy za chwilę w tej sali. Dziękuję.